Cześć, witajcie, z tej strony Michał. Dzisiaj ze mną sąsiad Miki. Cześć, witajcie, jestem Miki. Cia, dzisiaj jedziemy sobie... Jak zawsze. Cia. Ogólnie tam chyba ktoś prosił o pozdrowienia pod ostatnim odcinkiem, zaraz go pozdrowię. Niech poczeka. A jakiś na ky, czekaj. Jak ogląda, to czytałem niech... Czytałem ten komentarz. Jak ogląda, to niech chwilę poczeka i zaraz dostanie pozdrowionka oczywiście. Jak ktoś chce pozdrowionka, to tam w komentarzu może śmiało napisać. Ogólnie łapeczki w górę zostawić, żeby kolejny film był trochę prędzej niż ten, bo ostatni film był w niedzielę, dzisiaj mamy wtorek, a ten będzie dopiero w środę. A dziękuję za 70 łapeczek ogólnie i za 11 komentarzy, aż więc kurde elegancko. Tam ktoś prosił, żeby odcinki były częściej, no ale niestety tak nie Nie może da się być. tak. No, pozdrawiam Krzyś 5 jedynek, czy tam 6, pozdrawiam bardzo serdecznie. No i jak chcecie być tak samo pozdrowieni na początku odcinka, to piszcie w komentarzu. No. I to chyba na tyle ze wstępu. Ogólnie jadę dzisiaj Ursusem ze Straumanem. Może dużo osób powie, że Ursus nie da rady. Spokojnie, górek nie ma. Tył będzie dociążony, więc da radę. Może na górkach jak będę rozrzucał, to na pewno nie będę walił za dużo. Będę masz na jednej osi, co nie? Jo, na pięciu. No to lekko, da radę. I co jeszcze tu z ogłoszeń parafialnych? No zaraz zobaczycie dwa nowe nabytki na polu. Tam już ogólnie jest case, a z czym jest case, to zaraz zobaczycie. Pewnie dużo osób się spodziewało, bo mówiłem, że będzie nowy nabyteczek w odcinku, więc każdy się już, myślę, domyślił. A ja o jednym chyba nie mówiłem ostatnio, więc kto oglądał ostatni odcinek, to wie, się wie, mógł się domyślić. A jak ktoś nie oglądał, to zapraszam bardzo serdecznie. No, jak widzicie, już case stoi, a z czym tu case stoi, to już kurde, już pewno ktoś wyczaił, a pewnie ktoś nie wyczaił. Jest to... No, pewno nie. Jest to talerzówka Agromash AT30 z wajem różowym, oczywiście 3-metrowa, od VN Studio Arts. Tak, ten rozwinę wypowiedź trochę. No, polski producent, polski modmaker, wszystko co polskie, a tu jeszcze fligla, taki krokodyl mam. I będę musiał te stare widły do obornika sprzedać. No i będzie git. Trochę jakieś zdjęcie by się zdało czasnąć tego nowego nabytku. Dobrze. A ty tam, sąsiad, co dzisiaj porobisz? Tutaj trochę zasiałem już, nie? I przeję dalej. Muszę wrócić jeszcze ten 12 i... Zaorać tam kawałek tego pola, nie? Dobrać. Ogólnie talerze, jak widzicie, sobie już porozkładam. Rozrzutnik 8,5 tony. Chyba. Może weź więcej. Jeszcze planuję do niego nadstawki robić w przyszłości, jak będzie dużo obornika. Jak będzie dużo obornika, ale to jeszcze zobaczymy. Ogólnie sorry, że tak zdjęcia na odcinku robię, ale po odcinku coś się czasem... Kiedyś zapomniałem, jak... Ojeju, kiedy to było? Z rok temu, dobre. To... Potem zaś musiałem specjalnie maszynę ustawić i w ogóle, bo obornika raczej za dużo nie będzie w tym sezonie rozrzucane, bo po prostu nie ma, tylko tu i koło domu, więc no, więc za dużo nie ma co do rozwożenia. Ojeju, kurde, jeszcze coś, olej nie dolatuje w tym fliglu. No ogólnie wszystko nowe jest kupione na kredyt. Tak. Wszystko nówka, fligl po taniości akurat, bo tam się kurzył na placu, to jest chyba rok 2015, więc kurde, aż sam byłem zdziwiony, że nikt tak długo go nie kupował. Więc w miarę przystępna cena, bo to czteroletnie praktycznie, ale nieużywane, więc ten. A Agromash jest chyba 2018, październik, więc też w miarę. Październik? Tia. Także za nowe nabytki i za pracę Ursusem możecie już zostawić łapeczkę w górę. Tutaj ogólnie jakoś tak przywiozłem dwie skorupowe te przyczepy. Wolałem już tym case'em sobie tu przywieźć dwie przyczepy, niż tym rozrzutnikiem jechać dwa razy z Ursusem i przy okazji sobie tu potalerzuję, jak już jestem ciągnikiem z turem. A potem poproszę kogoś ze wsi, to mi podjedzie i przy okazji sedupę podwiezie tam na tą wieś. On tu z Biedronki, pod Biedronką może złapie kogoś. Ale mam skoczną tą 12. No, kto nie skacze... Na cię przeleciałem. Ty, sąsiad, chodź zobacz, jak mi ładnie się na rozrzutnik ładuje, aż w szoku jestem. Mogę się pytać, czy nie? No nie, niestety. To jest tylko od twojej chałupy jak coś. Aha, dobra.
Nie wiem, czy ty będziesz to widział, ale kurde, tak kubka się usypuje, nie? Ogólnie, jak ktoś jest trochę dłużej widzem już tego kanału, a jak ktoś nie jest, to zachęcam do subskrypcji. I tym. No taka jest w miarę kubka. Jo, taka kurde, jak ta nadstawka wysoka gdzieś, nie? Czy masz ty niższą? No, taka ten. O, teraz się podnosi jeszcze. O, już full chyba. Jo, jak ktoś jest tutaj starszym widzem, można tak powiedzieć, to wie, że w realu identyczny rozrzutnik nagrywałem, tylko że z nadstawkami drewnianymi i z trochę większym Ursusem. No, a Miki, jak tam z sobotą? Jeszcze nic nie wiem dokładnie, ale no, nie wiem, czy to będzie w sobotę, bo mamy rekolekcję jednak w kościele, 3 dni, poniedziałek, wtorek, środa i chyba właśnie wtedy będzie ta akcja. Mhm. Po rekolekcjach, także wiesz, nie wiem, które będzie, ale to tak gdzieś półtora dnia tam zajdzie, nie? No to lekko, to po południu nawet jakbym wleciał, to by było ok. No tylko ja nie wiem, jak to będzie z poniedziałkiem, bo ja mam w poniedziałek mszę o 5, nie? A w poniedziałki zazwyczaj wolę, chcę iść. Aha, ty, ogólnie ta sieczka, co ja mam tu z tekstury po soi, nie znika po oborniku, nie? A ta oryginalna znika, beka, w sumie. No, więc... Więc luks robota, proszę ja was bardzo. Ty, ja mam w tej szczelmance hamulce hydrauliczne. Kurde, muszę... A w tej gości mam zwykłe pneumatyczne, to nie wiem, jak to jest zrobione. Kurde, 30 ton... Nie hamuje. 30 ton na hektar obornika jednak daje, bo kurde, tutaj... Jeszcze bym na rozrzutniku musiał przywieźć do domu. Żebym wrócił starczą normalnie do domu, a lepiej wrócić na ta... A masz hektar chociaż tego, czy nie? No ale nie wiem, pewnie nie. Pewnie nie. Nie, bo znaczy się tak to by w realu, to pewnie by było hektara, ale tak to... No, coś koło hektara by było, myślę. Tu dookoła ogólnie ludzie trochę lepiej obrzucę, bo aż sam jestem zdziwiony, że... że tym... Że co? Że... Po tutaj tak przy brzegach pola lepiej sypie i se czwórką przelecę tutaj. Sprzęgło było opalane i no. A teraz na takiej dwójce na pełnej gazie przelecę i ten. I tu będzie trochę grubiej dane po środku, bo po środku trochę lipnie było w zeszłym roku. I aby jeden rozrzutnik mi tu chyba wyjdzie, więc trochę się przeliczyłem. No i tak dawkę mocno jest zwiększona. Tak jakby standardowo farmingowo jest 12 ton, a ja, nie, 10 ton, a ja daję 30 aż. Więc trochę jednak więcej tego tu wychodzi. No. Ja muszę jechać z jajkami, bo już są po 5,5. No kurczę, a mleko nie patrzyłeś po ile jest? Nie, właśnie nie, ten nie zwróciłem uwagi. Mhm. A ty nie tam mleko sprzedawałeś, to tak za dobre to nie będzie. No, ale ja co chwilę mleko sprzedaję, więc... Mleko jest po 2,5 najwięcej. No, to 2,5 jest dobra cena na mleczku. No, tutaj... 2,5 i tam 11 chyba, czy jakoś tak. Jo, to ja se zobaczę. 2,5, ty. Na skupie zbóż, nawet bliżej bym miał do odwiezienia. Zarąbista cena. A ja na mleczarnię muszę jechać. Ale nie, ogólnie... Że wam powiem, ludzie, że dobrze w końcu tego obornika mam. Mogę już śmiało w tamtym sezonie chyba obornik dać, bo w tym sezonie nawet chyba całego nie wywiozę, nawet jakbym chciał na to wielkie pole. Ale raczej nie będę na to wielkie pole wywoził ze względu na to, że tam było wapno i nie chcę tego tam, ten, tam nie jest zalecane, żeby z wapnem w jednym roku stosować obornik, aczkolwiek... W jednym roku można. No ale nie jest zalecane, czy coś tam. No ale można tam. No można, ale nie jest zalecane, to tamto to duże jeszcze sobie zostawię póki co bez obornika, ludzie. A tu koło domu, nie wiem, czy tam też nagrywałem, tu koło domu, gdzie się wapnowałem ostatnio, to tam akurat dam ten obornik, bo tam bardzo dawno nie było, a tutaj nie jestem pewny, czy w zeszłym roku ten były właściciel nie dawał, więc dlatego dam sobie tam... Ciekawe od czego by dawał, chyba od królików. No możliwe, no, ale wiesz, od królików też dobrze. Dobra, opuścimy sobie ogólnie. Ile masz, aczkolwiek mówił na rok? No wiesz, no ale trochę tam zawsze było.
I też tam próchnica, próchnicy w sumie nie będzie. Ej, nie wiem co jest, czy coś jest ogólnie ze serwerem, czy co, bo mam to jakieś lagi teraz, jak zawsze gramy. Nie wiem, może będzie trzeba na Niemcach popatrzeć, potworzyć. I ty, ja sobie jeszcze zobaczę, czy w miarę precyzyjnie, żebym tu rozrzucił ten obornik. Jo, w miarę precyzyjnie, więc... wiesz co ci powiem, Gienek? No. Że mi nawet na rozrzutniku jeszcze została, a dawkę 30 ton dałem. Więc tutaj na przyszły sezon jeszcze na pewno zostanie tego obornika. Dobra, Ursusa sobie tu na razie ludzie postawimy. No, postawimy sobie i kejsikiem z nowym nabytkiem będziemy fruwać. Dobra, zamkniemy drzwi. Teraz tak. Przymkniemy sobie szybę. Widzicie jaki bajer w tym kejsie? Bardzo dobry ten mod. Dobra. I lecimy sobie z talerzowaniem. Napędy sobie załączymy. No i po oborniku, jak widzicie, elegancko się koła brudzą. Czy elegancko, czy nie elegancko. Fajnie było, jakby talerzówka się brudziła jeszcze trochę inaczej. Nie wiem, czy to ma jakiś w ogóle wpływ. Ale wał rurowy ogólnie dlatego, że u mnie za dużo piasków nie ma, więcej glin, to pakera by się strasznie uklejał. Jeszcze był do wyboru chyba ten pierścieniowy, czy jakoś tak. Ale stwierdziłem, że ten rurowy chyba no, najlepszy będzie. Pierścieniowy był dobry. Na glinę? Na pewno. A jo. Jeszcze lepszy był crosskilla. A crosskill to jest ten taki, jak ten. No, z takimi ten. Te takie koła, co ma tak jakby osobne. No, z takimi, wiesz, no. Z takimi, no koła, z takimi zębkami jakby. No. No, to wiem, to tego crosskilla mają, rolnik z Hollywood ma przy tym agromaszu na testy. Tylko, że to jest krymer. Krymer, agregat no, uprawowy. Tak, agregat, no. No, ogólnie w tym roku tutaj będzie jeszcze dawane. W tym roku będzie tutaj już siane, myślę, na jesień. Zobaczymy, co tu zasieje, ale raczej to będzie zboże, bo... Nie, zmieniłem te opony w tym z maju, nie? I no. Jakieś rzepa trzyma. O Boże, widzisz. Lepiej ten. Tutaj dam pszenicę w tym roku, bo bruchnica tu będzie, o matko bosko, jeszcze większa. I dlatego tu będzie pszenica, bo z pszenicy słoma na 100% będzie zbierana. Więc idealne, można powiedzieć. Bardzo dobrze też ta talerzówka w miarę kryje, kurde, bo i sieczka, i obornika dosyć dużo, a jeszcze raz się przejedzie talerzówką i można będzie siać śmiało. No, znaczy w sumie ten, talerzówka z siewnikiem od razu. Siewnik mam talerzowy, właśnie kurde, nie wiem, czy mam talerzowy, czy stopkowy, czekaj, aż to zobaczę w sklepie. Amazonę, tak, to jest taki stopkowo-talerzowy. Gienek, może być takie coś? Stopkowo-talerzowy? No, no bo jest stopka, a obok talerz przykręcony do stopki, tak jakby. Czy ja wiem, ale to są wielkie kroje w tej mleczarni. Ogólnie no, to siewnik taki talerzowy jakby, więc myślę, że bezproblemowo by tu można było siać od razu po, tak jakby podwójnym talerzowaniu. Nigdy z tą Amazonką jakichś większych problemów nie miałem. Zawsze elegancko wysiewała. Jeszcze muszę ten mój stary agregat sprzedać, co tam jest. I będzie gitarka. Dobra, na razie sobie po przyczu będziemy nawracać, potem przyczę jeszcze raz zrobię, wiadomo. Tu zaś potem zbite będzie za mocno. Wiadomo, gruber by był lepszy, miał być gruber, ale stwierdziłem ostatecznie, że to będzie talerzówka z hydropakiem. Wyszło tyle samo, co gruber praktycznie. A dwie funkcje mi spełni, bo i uprawowe to będzie, i to będzie do uprawy przeciwnej i do uprawy ścierniska, więc dwie funkcje spełnia. A tak czy siak do case'a bym musiał kupić większy trochę agregat, a fakt faktem, że case na pewno se da radę z takim uprawowo-siewnym. To po pierwsze, a po drugie, tak to bym musiał trzy razy ciągnikiem wjeżdżać na pole, a tak to wjadę se dwa razy ciągnikiem, bo tak to bym musiał zgruberować, po gruberowanym uprawić i zasiać, a tak to po talerzowanym se wjadę i zasieję od razu z talerzówką. Elegancko, fakt faktem, że trochę płyciej będzie zrobione, ale
I tak ta talerzówka jest maksymalnie zagłębiona, jeszcze jakieś dociążenie by było trzeba skombinować do niej, żeby jak jest tak jakby ściernisko, aby robione, to żeby trochę głębiej wchodziła. I po łące też by musiała być trochę cięższa. No w tym roku raczej będę łąkę tam już też właśnie tą przyorywał, co mam obecnie. Ostatni pokos teraz będę na niej robił, raczej w belki siana. I tak to wygląda. Trochę wam powiem, ludzie, że za mało słomy sobie zostawiłem z tego sezonu. Ale dam sobie radę, myślę. Jeszcze zobaczę, która to jest minuta ogólnie. U matku, 15 minuta. To co? Ej, ci powiem szczerze, nie za tą ślepy jajek dostanę 25 koła. Ojej, to tyle co ja za mleko. A mniej roboty. Tylko wiesz, no, ale i tak mniejszy zysk, nie? Na krowach, nie? Nie, na kurach. Aha, no, ale na kurach praktycznie na nic nie robisz. Się produkuje, nie? No, ale w sumie porównywalnie będzie. No, no, sąsiad widzi, się tam zarobił. Tam jest biedronka. Codziennie niskie ceny. I ogólnie, tak tu patrzę na ten szyld zagranicznego marketu, co kłamie. Trzymajcie się do kolejnych filmów, subskrybujcie, komentujcie i napiszcie w komentarzu hashtag biedronka, jak ktoś dotrwał do tego momentu, i trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć. Cześć.